Pięć najdroższych metali szlachetnych na świecie. Pięć. Iryt, symbolizowany jako IR na tablicy Mendelejewa, jest jednym z najrzadszych i najdroższych metali szlachetnych na świecie. Zostało odkryte w 1803 roku przez Smithsona Tennanta, który wyodrębnił go podczas analizy pozostałości po rozpuszczeniu platyny w kwasie. Jedną z najważniejszych cech irydu jest jego niezwykle wysoka odporność na korozję i działanie chemikaliów. Nawet w bardzo agresywnych warunkach pozostaje stabilne, co sprawia, że jest cennym materiałem w zastosowaniach przemysłowych, wymagających odporności na ekstremalne warunki. Jest szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Ze względu na wytrzymałość na wysokie temperatury i odporność na korozję, jest używane w produkcji dysz rakietowych, elektrod, a także w sprzęcie laboratoryjnym. W przemyśle motoryzacyjnym Iryt jest wykorzystywany do produkcji wysokiej jakości świec zapłonowych, które są bardziej trwałe niż te wykonane z innych materiałów. Dodatkowo jest używany jako dodatek do stopów platyny, aby zwiększyć ich twardość i odporność na zużycie. Ze względu na swoją rzadkość i wyjątkowe właściwości, jest jednym z najdroższych metali. Jego cena może sięgać od kilku tysięcy do nawet dziesięciu tysięcy dolarów za uncję, co czyni go niezwykle wartościowym zarówno dla przemysłu, jak i dla kolekcjonerów metali szlachetnych. 4. Złoto jest jednym z najbardziej cenionych i rozpoznawalnych metali szlachetnych na świecie. Jego historia jako medium wymiany i symbolu bogactwa sięga tysiącleci, a jego unikalne właściwości sprawiają, że jest niezwykle wszechstronne. Ma charakterystyczny żółty kolor i jest jednym z najbardziej kowalnych i plastycznych metali. Jedna uncja złota może zostać rozbita na arkusz o powierzchni ponad 9 metrów kwadratowych. Te właściwości sprawiają, że złoto jest łatwe do obróbki i formowania w cienkie blaszki lub druty. Nie reaguje z większością substancji chemicznych, co oznacza, że nie rdzewieje ani nie koroduje. To w połączeniu z jego połyskiem i rzadkością sprawia, że jest idealnym materiałem na biżuterię. Przez wieki złoto było używane do tworzenia medali, monet, ozdób i innych przedmiotów luksusowych. Współczesne zastosowania złota są równie różnorodne. Poza biżuterią jest używane w elektronice ze względu na jego doskonałe właściwości przewodzące. Jest niezbędne w produkcji wielu urządzeń elektronicznych, od komputerów po telewizory i smartfony. Jest także wykorzystywane w stomatologii, do produkcji koron i mostów oraz w medycynie, gdzie jego izotopy są używane w leczeniu niektórych nowotworów. Złoto ma również znaczenie ekonomiczne. Rezerwy złota przechowywane przez banki centralne są często używane jako zabezpieczenie waluty. Inwestorzy kupują złoto jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością gospodarczą, co czyni je ważnym elementem portfela inwestycyjnego. Pod względem geograficznym Występuje na całym świecie, ale główne złoża znajdują się w Chinach, Australii, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Wydobycie złota jest procesem kosztownym i czasochłonnym, co dodatkowo podnosi jego wartość. Historia złota jest bogata i różnorodna. Od starożytnych cywilizacji, którzy uważali złoto za metal bogów, po współczesne zastosowania technologiczne, złoto pozostaje jednym z najważniejszych metali w ludzkiej historii. 3 Pallad, oznaczany symbolem PD, jest metalem szlachetnym należącym do grupy platynowców w układzie okresowym. Odkryty w 1803 roku przez angielskiego chemika Williama Hajda Wollastona, pallad wyróżnia się srebrzysto-białym kolorem, wysoką przewodnością elektryczną oraz odpornością na korozję i utlenianie. Jedną z najbardziej niezwykłych cech palladu jest jego zdolność do absorpcji wodoru. Może wchłaniać do 900 razy więcej wodoru niż wynosi jego własna objętość, co czyni go kluczowym materiałem w technologii ogniw paliwowych i magazynowaniu wodoru. W przemyśle motoryzacyjnym jest szeroko stosowany w katalizatorach, gdzie pomaga przekształcać szkodliwe gazy spalinowe w mniej szkodliwe emisje. W jubilerstwie zyskuje na popularności jako alternatywa dla platyny i białego złota. Jest lżejszy i bardziej przystępny cenowo niż platyna. A jednocześnie oferuje podobną trwałość i odporność na zarysowania. Jest także hypoalergiczny, co czyni go idealnym wyborem dla osób z wrażliwością na metale. Znajduje również zastosowanie w elektronice, gdzie jego doskonała przewodność i stabilność chemiczna sprawiają, że jest niezastąpionym materiałem w zaawansowanych urządzeniach elektronicznych. Pod względem geograficznym główne złoża palladu znajdują się w Rosji, Republice Południowej Afryki, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Produkcja jest często powiązana z wydobyciem innych metali z grupy platynowców, a także niklu i miedzi. W ostatnich latach cena palladu gwałtownie wzrosła, głównie z powodu rosnącego popytu na katalizatory samochodowe i ograniczonej podaży. To sprawia, że jest jednym z najdroższych metali szlachetnych na rynku. 2. Platyna, oznaczana symbolem PT, jest jednym z najcenniejszych i najbardziej cenionych metali szlachetnych na świecie. Należy do grupy platynowców w układzie okresowym i jest znana ze swojej wyjątkowej odporności na korozję, wysokiej gęstości oraz wysokiej temperatury topnienia. Jedną z najważniejszych właściwości platyny jest jej trwałość i odporność na utlenianie nawet w ekstremalnych warunkach. Jest niezwykle gęsta i ciężka, co sprawia, że jest trudna do obróbki, ale jej właściwości fizyczne i chemiczne czynią ją idealnym materiałem do wielu zastosowań przemysłowych i jubilerskich. W jubilerstwie platyna jest ceniona za swój elegancki, srebrzysty połysk i zdolność do utrzymywania swojego wyglądu przez wiele lat, bez potrzeby częstego polerowania. Rzadziej występująca i cięższa niż złoto, czyni biżuterię z platyny bardziej ekskluzywną i kosztowną. Jest często używana do osadzania drogocennych kamieni, takich jak diamenty, ponieważ jej wytrzymałość zapewnia dodatkową ochronę dla kamieni szlachetnych. W przemyśle jest niezbędna w produkcji katalizatorów samochodowych, które pomagają redukować emisję szkodliwych gazów spalinowych. Jest także używana w przemyśle chemicznym jako katalizator w procesach produkcji kwasu azotowego, silikonu i benzyny. Dodatkowo, znajduje zastosowanie w medycynie, szczególnie w sprzęcie medycznym i stomatologicznym oraz w przemyśle elektronicznym do produkcji twardych dysków i innych komponentów elektronicznych. Główne złoża platyny znajdują się w Republice Południowej Afryki, która odpowiada za około 70% światowej produkcji, oraz w Rosji i Kanadzie. Ze względu na swoją rzadkość i wysokie koszty wydobycia, platyna jest jednym z najdroższych metali na rynku. Ze względu na swoją stabilność i wysoką wartość, jest często kupowana jako zabezpieczenie przed inflacją i niestabilnością gospodarczą, podobnie jak złoto. Inwestorzy mogą kupować platynę w formie sztabek, monet lub biżuterii. 1 Rod, oznaczany symbolem chemicznym Rh, jest jednym z najrzadszych i najcenniejszych metali szlachetnych na świecie. Odkryty w 1803 roku przez angielskiego chemika Williama Hayda Wollaston'a, jest metalem należącym do grupy platynowców. Wyróżnia się swoją srebrzystą barwą i wyjątkową odpornością na korozję i utlenianie. Jest najbardziej refleksyjnym metalem, co sprawia, że jest ceniony w wielu zastosowaniach przemysłowych i jubilerskich. Jego lustrzany połysk jest często wykorzystywany do powlekania biżuterii, zwłaszcza białego złota, aby nadać jej bardziej błyszczący i trwały wygląd. Biżuteria powlekana rodem jest bardziej odporna na zarysowania i utrzymuje swój blask przez długi czas. W przemyśle odgrywa kluczową rolę w produkcji katalizatorów samochodowych, które pomagają w redukcji emisji szkodliwych gazów spalinowych. Ze względu na swoją odporność na wysokie temperatury i agresywne chemikalia, jest również używany w produkcji urządzeń chemicznych i elektrycznych, takich jak termopary i elektrody. Rot jest jednym z najdroższych metali na świecie. Jego cena może sięgać kilkudziesięciu tysięcy dolarów za uncję, co czyni go cennym zasobem zarówno w przemyśle, jak i w inwestycjach. Wysokie koszty wydobycia i przetwarzania, w połączeniu z ograniczoną podażą, przyczyniają się do jego wysokiej wartości rynkowej. Główne złoża rodu znajdują się w RPA, Rosji i Kanadzie. Ze względu na swoją rzadkość i unikalne właściwości, rod jest nie tylko cennym metalem dla różnych gałęzi przemysłu, ale także atrakcyjnym obiektem inwestycyjnym. Jego wyjątkowe cechy sprawiają, że jest niezastąpiony w wielu krytycznych zastosowaniach technologicznych i przemysłowych. Subskrybując kanał będziesz na bieżąco z nowymi materiałami jak i pomagasz nam się rozwijać. Jeśli podobał Ci się film, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz i słyszymy się następnym razem. Cześć!